wzmacnia kobiety, że dawanie sobie sygnałów, słuchaj, to co mówisz jest bardzo mądre, twoje, jeśli podzielisz się z nami w naszym gronie, czy z twoimi doświadczeniami, to spowoduje, że nasze córki nie będą popełniały tych błędów, że przebywanie w kobiecym gronie no jest takie fajne, ale też, że taką postawą, jaką prezentują wolontariuszki mojej fundacji, Fundacji Nadaktywni, to jest dawanie światu sygnału, że kobiety są, mogą, chcą i potrafią. To jest fantastyczne, że właściwie będąc seniorem, seniorką, która już właściwie wszystkie tak zwane obowiązki ma życiowe za sobą, nareszcie może się skupić na sobie, na swoich potrzebach, na swoich marzeniach. I właśnie teraz jest ten czas, żeby to robić. Jestem szczęśliwa, jestem spełniona. Taka świadomość mocy sprawczej powoduje, że fruwam pod kosmos. Jeśli po 50 zostałam laureatką konkursu imienia Heleny Redlińskiej, jeśli po 50 skończyłam szkołę liderów, jeśli po 50 zostałam radną, zostałam wybrana 2 razy do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku, teraz jestem w Pomorskiej Radzie Pożytku, no to uważam, że to jest, że jestem dobrym przykładem na to, że praca społeczna dla kogoś o mojej konstrukcji psychicznej stanowi znakomite dopełnienie osobowości, życia, istnienia. Są seniorzy tacy, którym potrzebni są inni ludzie i wówczas oni wychodzą właśnie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, czy szukają jakiejś organizacji pozarządowej, czy po prostu zakładają swoją organizację. A są tacy, którym wystarcza ogródek, czy wystarcza, no ze smutkiem to powiem, no nie wiem, pilot od telewizora jako towarzysz życia i tego to ja nie rozumiem. Ja nie jestem stara. Ja się nie czuję stara. Moja metryka mną nie rządzi. Ciągle jeszcze jest droga otwarta przede mną. Ciągle jeszcze może się bardzo wiele zdarzyć. I może się mogą się zdarzyć strasznie fajne rzeczy. Nie chcę zbawić. Nie chcę być taką babulą. To są pani po 60. One się chcą bawić. No bez nas społeczeństwa nie zmienią się na lepsze, bez naszego działania. Naprawdę. Jestem o tym głęboko przekonana. Kobiety są, mogą, chcą i potrafią.